Dzień dobry panu, witam serdecznie. Dzień dobry. DLSS działa na zasadzie sieci neuronowej, dlatego to czasami on musi trochę zgadywać, co się dzieje gdzieś. Ja mam pytanie, czy ja mam jakiekolwiek w ogóle szanse z tym człowiekiem dzisiaj? Zajmuję się głównie komputerami nowymi i starymi, tak samo jak nowe i stare komputery, lubię nowe i stare gry. Jestem troszeczkę samozwańczym ludologiem, socjologiem nowych mediów. No i przede wszystkim gry to moja pasja. Jakie mam taktyki? Mam nadzieję, że skuteczne, ale to się jeszcze zobaczy. Jestem tutaj, żeby stopić masło. Kurde, że starczą coś, to że ten, że zwycięstwo jest, że się wyjdzie albo starczą, albo na tarczę. Jak to było? Może wyjdę dzisiaj zwycięsko, albo tarcza na pół pęknie. Kurczę, bo to jest dużo elementów, na których można się skupić, nie? Być może trochę za dużo. No ja zwracam uwagę, zwłaszcza tutaj jest na przykład taka antena i wydaje mi się, że ona nie ma takich poszarpanych krawędzi i wydaje mi się, że ona tak delikatnie faluje i to może być to. Jak się poruszam, to jest tak delikatnie rozmyte, ale jak jest to skupienie drugim przyciskiem myszy, to już się jakby to wszystko wyostrza. Mogę wziąć swoją lupę. Uważam, że w tym momencie DLS jest aktywowany. Wcześniej nie, teraz tak. O kurczę, to tu będę miał paradoksalnie większy problem. Kurczę, no. Ja uważam, że jest aktywowany. No nie wiem, strasznie mam ciężko teraz podjąć tą decyzję. Czekaj, ja sobie zobaczę, wiesz, jak tam u ciebie wygląda stan, co sobie porównam, wiesz. Oczywiście żartuję. Ja już widzę różnicę, na pewno mam inaczej. Ja wiem. Ty teraz, wiesz. Teraz mam włączony, a wcześniej nie miałem włączonego. Ale było widać bardziej poszarpane krawędzie na tych meblach przykładowo tutaj. Teraz one są takie bardziej rozmyte, takie bardziej płynne. Dobra, let's see. Welcome to Night City. Ja już mam swoją strategię na wygranie tego teleturnieju. Dobra, ja powiem, że... że nie wiem. Nie wiem. Ja uważam, że teraz jest DLS deaktywowany. Albowiem pewne elementy wchodzące w skład grafiki ogólnej są bardziej szczegółowe, bardziej ostre. Ja uważam, że to wygląda tak samo jak poprzednio, więc wydaje mi się... Dobrze się zastanów na tym, co teraz. No właśnie, dobrze się zastanawiam, mnie przeraża to, co chcę powiedzieć. Ale wydaje mi się, że wygląda to tak samo. Czyli, żeby być konsekwentny w tym, co mówię, powiem, że jest włączony tak jak od tego zależy ostatnio. Twoja obecność w programie. Wybór między doskonałym, a bardzo dobrym. Wiadomo, że lepsze zawsze jest wrogiem dobrego, ale tutaj te różnice są tak marginalne, nie? O, lecą kartki. Siu, siu. Ale jak to pięknie chodzi, ej. Przepłynnie. To ja wylosuję teraz, że jest włączony DLCS, bo mi tutaj tak na tych krawędziach mi to tak delikatnie pływało. Ja uważam, że jest tutaj DLS aktywowany. O, nigdy w to nie grałem. Jejku, nioch, to mi się zawsze będzie kojarzyło z takim starszym gościem, co się tak specyficznie śmiał. Ja uważam, że nie jest aktywowany, bo lianki są zbyt ostre. Ja uważam, że nie jest aktywowany, bo te pale drewna są zbyt ostre i... I nie dyskutuj z naszą decyzją. I katana jest zbyt ostra. W moim odczuciu krawędzie, gdy mamy włączony DLSS, są bardziej wygładzone, są bardziej miękkie. I w moim odczuciu wyglądają ładniej. Ja strasznie lubię takie kreatywne podejście do tematu, ale bardzo też lubię, kiedy wszystko jest w oparciu o pewną zdrową konkurencję, nie jakąś toksyczną rywalizację. Sprawdzałem to już wcześniej, kiedyś dość szczegółowo, więc no, nie wiem, czy to dokładnie było takie fair, że mnie postawiliście z Roysonem, ale on też miał całkiem niezły wynik, więc fajnie wyszło. Odczucia jak najbardziej pozytywne, smutek z tytułu przegranej zerowy, no bo jakby nie tym się kierowałem w kwestii odbioru dzisiejszego eventu. Jeżeli chodzi o to, że mieliśmy bardzo wysoką rozdzielczość na małym ekranie, czyli było strasznie duże zagęszczenie pikseli i wtedy ciężej jest wypatrzeć w ogóle te poszarpane krawędzie bez DLSS-a. I z włączeniem DLSS-a najbardziej widać to po ilości klatek. A klatki mieliśmy niestety zablokowane, więc się nie dało prosto tego stwierdzić. Co za tym idzie, jak ja mam na przykład w domu większy monitor,
i jest mniej pikseli na cal, no to te poszarpane krawędzie są wtedy bardziej widoczne. Jeśli chodzi o technologię, którą w dniu dzisiejszym analizowaliśmy, uważam, że to jest fenomenalne rozwiązanie, bardzo fajne koło ratunkowe dla osób, które nie dysponują jakimiś potężnymi kompami z NASA, a tutaj za pomocą jednej bardzo fajnej opcji są w stanie sobie podnieść te FPS-y bez jakiegoś specjalnego uszczerbku na samej grafice jakości.